To, co dzieje się na synodzie o synodalności, jednych poraża, innych zachwyca. No a mnie osobiście cieszy. Tak. Dlaczego mnie to cieszy? No bo moderniści w gorącej wodzie kompanii zaczynają zdejmować swoje maski i zamiast kluczyć i kluczyć, mówią wyraźnie, jaki jest ich cel i wizja przyszłości Kościoła. Nie ma więc nic gorszego dla Kościoła, dla wiernych, dla zbawienia dusz, niż to ciągłe kluczenie, te wszystkie niedopowiedzenia, profanacje i próby ich tłumaczenia, wypowiadane herezje, no i potem się z nich wycofywanie, żeby tylko pozamazywać za sobą ślady. Będzie dobrze, bo zbliża się czas, w którym każdy z nas będzie musiał się opowiedzieć po jednej ze stron. A strony będą dwie. Kościół wierny swojej tradycji i naukom Chrystusa i antykościół, oparty na kłamstwie, oddający hołd marnościom tego świata. O tym, że tak będzie, utwierdza mnie w przekonaniu trwający właśnie synod o synodalności. Światło dzienne ujrzały pierwsze dokumenty na nim sporządzone. Czy jest w nim jakaś przestroga? Mowa o lewackim kierunku, w którym zmierza świat? Czy jest o ogłupianiu katolickich dzieci współczesnymi ideologiami? A może jest coś o tym, jak się przed nimi bronić? Może tęgie umysły tam zebrane radzą o tym, jak powstrzymać prześladowania względem chrześcijan? Może radzą, jak sprawić, żeby seminaria nie były puste? Może mówią o zakonach, o kościołach, o grzechach części duchowieństwa? Nie, nie mówią o tym. Jest natomiast dużo o braterstwie, ekologii, prawach kobiet i o organizacjach spod znaku tego, co pojawia się na niebie po deszczu. Uważam, że język używany na synodzie, poruszane tam zagadnienia i ocena sytuacji w wielu miejscach brzmi jak debata prowadzona na spotkaniu marksistów i leninistów. Do kościoła przeniknął wróg. Święty papież Pius X miał rację. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O kościele, ideach i sprawach wiary. Witam w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Czujcie się jak u siebie. Ledwo zdążyłem się obejrzeć już 35 tysięcy subskrybujących. Nieustannie przypominam, że w grudniu mierzymy na 50, a w maju przyszłego roku na 100 tysięcy subskrypcji. Tak, żeby lewacy z YouTube'a musieli przesłać do nas tutaj, do Polski, srebrny znaczek i nagrodę za dobre sprawowanie. Staramy się jak możemy, żeby nasze programy były coraz bardziej obszerne i dłuższe, a dzieje się to dzięki Wam, dzięki naszym mecenasom i darczyńcom. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, jak wesprzeć nasz projekt, link z informacją na ten temat znajdzie się w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Wszystkim mecenasom, którzy już zdecydowali się nas wesprzeć, kłaniam się w pas. Moderniści. Na początek kilka zdań o tym, kim są ci, którym tak bardzo zależy na destruowaniu Kościoła od środka. Zostali oni określeni przez papiestwo z przełomu XIX i XX wieku jako moderniści. Modernizm to ruch, który dąży do zastąpienia tradycyjnej nauki Kościoła nowymi ideami, koncepcjami, które są zgodne z duchem czasu. W praktyce oznacza to, że moderniści odrzucają wiele fundamentalnych prawd wiary katolickiej, takich jak dosłowne zrozumienie cudów opisanych w Biblii, istnienie piekła, czyśćca, wyznawanie kultu świętych, no i wiele, wiele innych. Święty papież Pius X był jednym z największych przeciwników modernizmu. W swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis z 1907 roku skrytykował ten ruch jako sumę wszystkich herezji, inaczej mówiąc ściek wszystkich herezji. Papież Pius X uważał, że modernizm jest niebezpieczny, ponieważ podważa autorytet Kościoła i jego naukę, prowadząc do relatywizmu i sceptycyzmu. Według niego modernizm prowadził też do destrukcji wiary od środka, ponieważ zamiast bronić prawdy objawionej, próbował ją i próbuje nadal dostosowywać do ludzkich upodobań oraz do mody. Pius X podkreślał, że prawda objawiona przez Boga jest niezmienna i niezależna od ludzkich opinii czy warunków społecznych. Zamiast dostosowywać naukę Kościoła do świata, powinniśmy dążyć do tego, aby świat dostosował się do nauki Kościoła. No i w związku z tym papież Pius X podejmował szereg działań, szereg środków, aby zwalczać modernizm. W tym wprowadził jedną z najsłynniejszych rzeczy, czyli przysięgę antymodernistyczną, którą musieli składać wszyscy księża i nauczyciele teologii. Dzięki temu udało się na jakiś czas osłabić zapędy modernistyczne w Kościele. A jak brzmiał fragment tej przysięgi? Posłuchajcie. Przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od apostołów przez prawowiernych ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu.
Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Święty Pius X był jednym z najkonkretniejszych papieży w historii Kościoła. Zobaczcie, co pisał o modernistach i w jaki sposób, jak konkretnie. Każdy, kto w jakikolwiek sposób okaże się skażony modernizmem, ma zostać bez skrupułów pozbawiony możliwości objęcia jakichkolwiek funkcji, czy to w administracji, czy nauczaniu, a ci natomiast, którzy już urzędy takie zajmują, mają być z nich natychmiast usunięci. Ta sama procedura ma być stosowana względem tych, którzy otwarcie lub skrycie udzielają wsparcia modernizmowi, czy to przez pochwalanie modernistów, czy przez usprawiedliwianie ich postępowania, czy przez krytykowanie scholastyzmu i ojców oraz magisterium Kościoła, czy poprzez odmowę podporządkowania się władzy kościelnej. W całej tej kwestii, czcigodni bracia, a zwłaszcza przy wyborze wykładowców, nie możecie okazywać się zbyt ostrożni ani zbyt troskliwi, gdyż uczniowie formowani są wedle wzoru, jaki stanowią dla nich święci nauczyciele. Świadomi swego obowiązku, działajcie zawsze z roztropnością i energią. Czyż to nie jest piękne? Jakby dzisiaj papież mówił tak prostym i konkretnym językiem, a nie kluczył i lawirował po tym pseudointelektualnym niestety labiryncie. Kiedyś było konkretnie, tak to tak, a nie to nie. Niestety pomimo tych działań modernizm nadal jest obecny w Kościele i stanowi poważne wyzwanie dla wiary katolickiej. W lipcu 1967 roku papież Paweł VI zniósł obowiązek składania przysięgi antymodernistycznej. Biskup Ratyzbony Rudolf Graber jako jeden z wielu uznali tę decyzję jako nieporozumienie. A co tutaj jest niby do zrozumienia? Wystarczyło tylko odczytywać. Tak czy inaczej, modernizm to ruch, który nie tylko podważa tradycyjną naukę Kościoła, ale również prowadzi do podziałów i konfliktów wewnątrz wspólnoty katolickiej. Dlatego też jest to coś, czego powinniśmy się wystrzegać i z czym powinniśmy walczyć. Imigranci. Na synodzie zebrani są duchowni, księża, biskupi, ale też świeccy i zakonnicy. Ci ostatni nie są dla mnie absolutnie żadnym wyznacznikiem w czymkolwiek. A cóż takiego tam na miejscu uradzili? Cóż powiedzieli? Otóż powiedzieli, że jako katolicy jesteśmy zobowiązani zaoferować otwarte przyjęcie imigrantów. Podobne zdanie wyrażali w tej kwestii polscy biskupi zebrani wokół Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. Ekscelencje wydały w tej sprawie komunikat w lipcu tego roku. Jednak przeszedł on bez większego echa. Cóż znalazło się w jego treści poza klasycznym kręceniem się w kółko i niemówieniem wprost? Znajdujemy tam takie oto wskazówki. Kościół, mówią ekscelencje, musi starać się być obecny wśród przybyszów i im towarzyszyć. Oznacza to nie tylko pomoc charytatywną i opiekę duszpasterską przybywających do nas katolików, lecz także gościnność i otwartość względem przedstawicieli innych wyznań i religii. W historii Kościoła była to zawsze okazja, aby obcym głosić Ewangelię nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Ten komunikat jest tak oderwany od rzeczywistości, że mam wrażenie, iż piszący go ludzie nie żyją na tym samym świecie, co my. No może dałoby się te zdania obronić, gdybyśmy od lat nie byli świadkami upadku społeczeństw Zachodu, masowego odchodzenia ludzi od wiary, niszczenia i wyburzania kościołów lub przerabiania ich na centra handlowe i dyskoteki. Gdyby idący za falą imigracji powszechny terror, przestępczość i strach nie istniał. Poraża mnie jednak w tym komunikacie coś jeszcze. Coś znacznie ważniejszego. Otóż został on wydany w czasie trwania politycznego sporu, w którym Unia Europejska żądała od naszego kraju, abyśmy przyjmowali niesprawdzonych, w żaden sposób niezweryfikowanych przybyszów z Afryki. Szantażowali, grozili nam sankcjami, a także karami finansowymi. Więc w czasie, kiedy widzimy radykalny wzrost przestępczości w Unii Europejskiej mający bezpośredni związek z tą imigracją, gdy Włosi, Niemcy, Francuzi, a nawet Szwedzi zaczynają radykalnie zmieniać swoją politykę migracyjną po fiasku forsowanych przez siebie ideologii, w tej oto sytuacji biskupi mówią o otwartości na te masy ludzi i o ewangelizacji przybyszów. Tych przybyszów chcecie ewangelizować. Swoich zacznijcie ewangelizować, bo de facto stajemy się powoli krajem misyjnym, a spadek Polaków deklarujących swój katolicyzm i radykalne zmniejszenie liczby powołań chyba każe zamiast wydawania komunikatów działać i to natychmiast, prawda? Zza zamkniętych drzwi synodalnych dochodzi jednak więcej głosów świadczących o tym, że do Kościoła za sprawą papieża Franciszka wdarła się ekstremalnie lewacka narracja. Na szczęście papież to nie jest Kościół i nie po to został on ustanowiony, aby mieszać w dogmatach i zamazywać tradycje, ale stać na ich straży.
Wszystko, co potrzebne jest nam do zbawienia, zostało już przekazane. A sam Kościół, co wiemy z Chrystusowej obietnicy, upaść przecież nie może, no i nie upadnie. Dyskutanci synodalni zajęli się też zwalczaniem nieistniejących od lat problemów, no może poza lękami obecnymi w ich głowach. Mówili oni o budowaniu międzykulturowych więzi oraz walki z rasizmem i powszechną w ich ocenie ksenofobią. Coś mi się wydaje, że ci ludzie nie są w stanie pojąć prostego komunikatu, że niechęć do napływu nielegalnej imigracji najmniej wynika z tego, jaki ma ona kolor skóry, ale z tego, co doświadczają państwa Zachodu przez dopuszczenie do takiej nielegalnej imigracji. My takich sytuacji u siebie w Polsce po prostu nie chcemy, a szantażowanie społeczeństw faszyzmem jest intelektualnie nieuczciwe. Czy oni myślą, że normalni ludzie nie widzieli tego szaleństwa związanego z przestępcą i narkomanem Floydem? Gdzie byli biskupi, gdy trzeba było bronić godności i rozumu, gdy zmuszano białych obywateli do całowania butów tym, którym bliżej było raczej do koloru skóry Floyda? Gdzie byli biskupi jako ostoja narodów, gdy wszyscy oszaleli i klękali na jedno kolano w geście poniżania? Gdzie byli, gdy szaleńcy zamykali kraj za krajem, wygaszając gospodarki z powodu czegoś, co okazało się czymś innym niż nam mówiono? Pasterze, którzy zawiedli w sprawach najważniejszych, dziś dziwią się, że nie są słuchani powszechnie przez wiernych, przez ludzi. Dziwne, prawda? Tak więc na synodzie uradzono, że Kościół ma aktywnie angażować się w zwalczanie tych postaw, przede wszystkim w sferze edukacji i formacji katolickiej. Przecież te wszystkie opowieści o fobiach nie różnią się niczym od mowy współczesnej dekadencji i skrajnej lewicy. To takim językiem teraz będzie do nas mówił Kościół? Mieszanką tygodnika powszechnego Baumana, Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów? Albo kolejny wyimaginowany problem. W dokumencie po pierwszej fazie obrad znalazł się też fragment o równej godności kapłanów i laikatów. Co to oznacza w ogóle równa godność kapłanów i laikatu? Kapłaństwo jako stan nie jest godne dlatego, że jakichś specjalnych cech nadaje mu człowiek, ale dlatego, że kapłan jest wybranym przez Boga szafarzem Bożych tajemnic i mówienie o równej godności jest w mojej ocenie mocno zastanawiające. Wystarczy otworzyć katechizm Kościoła katolickiego. Bardzo proszę, mam akurat ze sobą katechizm kardynała Pietro Gaspariego. Na stronie 200 czytamy. Poczekajcie. Punkt 482. Jaka jest godność kapłaństwa? Godność kapłaństwa jest nader wielka, bo kapłan jest sługą Chrystusa i szafarzem tajemnic Bożych, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, mającym władzę nad ciałem Chrystusowym, zarówno realnym, jak i tym mistycznym. Jaka równa godność laikatu i kapłanów? Pomieszanie z poplątaniem. Jak można zrównywać w ogóle te dwie rzeczywistości? Rola kobiet w Kościele. Najlepsze jednak dopiero przed nami. Podczas zakończonego dziś pierwszego etapu synodu o synodalności poruszano też kwestię kobiet. I cóż udało się w waszej ocenie uradzić, co? Posłuchajcie. Kobiety obecne podczas obrad mówiły, że współczesny Kościół rani klerykalizmem, szowinistyczną mentalnością i błędnym wyrazem autorytetu. Zwracam się teraz do pań, które oglądają nasz program. Czy w swojej historii, swojego życia, kiedykolwiek Kościół zranił którąkolwiek z was klerykalizmem? Albo kiedy ostatnio odczułyście na przykład szowinistyczną mentalność w Kościele? Ja nie wiem, faceci przestali ustępować miejsca w ławkach w kościołach, o co chodzi? I co to w ogóle jest błędny wyraz autorytetu? Drogie panie, nie chcę was straszyć, ale wszystko wskazuje na to, że w waszym imieniu na synodzie o synodalności wypowiadają się jakieś zlewaczałe feministki powtarzające tępą marksistowską propagandę. Współczesny Kościół rani klerykalizmem, szowinistyczną mentalnością i błędnym wyrazem autorytetu. Skąd one to wzięły z góralszczyzny? Co to w ogóle jest? Albo kolejna rzecz. Kobiety wołają o sprawiedliwość w społeczeństwach wciąż naznaczonych seksualną przemocą, nierównościami ekonomicznymi i tendencją do ich przedmiotowego traktowania. Skąd są te baby w ogóle, które tam zabierają głos? Z jakiegoś trzeciego świata? O czym one mówią? Wyłapują jakieś patologie nie stanowiące nawet 5% całości w społeczeństwach i przypisują te funkcje do ogółu wiernych, którzy mają w ich ocenie teraz, nie wiem, traktować kobiety niesprawiedliwie na każdej płaszczyźnie życia? W co tutaj się gra? Przecież większość normalnych ludzi przez myśl nawet by sobie nie przepuściło, nie przyszło im by do głowy, aby traktować innego człowieka gorzej tylko dlatego, że jest innej płci.
Przecież Kościół, który postawił na tak wysokim miejscu Matkę Boga, którą przecież daje nam jako wzór do naśladowania. Chrześcijanie, a już szczególnie my Polacy, którzy kobiety otaczamy troską, miłością, szacunkiem, powszechną estymą, mamy teraz wysłuchiwać tych ideologicznych bredni? Gdzie są kobiety źle traktowane? Przez większość mojego życia zawodowego zawsze moimi szefami były kobiety. Były wykształcone, zarabiały świetnie i równie dobrze odnajdowały się na swoich stanowiskach jak mężczyźni. Nie oczekiwały żadnych względów z tego powodu, że są kobietami. Moja matka, wychowawczynie ze szkoły podstawowej i ze szkoły średniej, pani Ewa i pani Beata, wspaniałe kobiety, moja siostra, moja żona, znakomita większość kobiet, które znam, to dumne, zaradne, wspaniałe babki, którym do głowy by nie przyszło gadać jakimś językiem Magdaleny Środy czy Kazimiery Sztuki. Tymczasem teksty żywcem wzięte z Róży Luksemburg, pod którymi mogłaby się podpisać Joaśka Schöring-Wielgus, znajdą się w dokumentach synodalnych mojego kościoła. Ale nawet jeżeli ktoś sądzi, że kobiety są gorzej traktowane przez mężczyzn, to kto ten świat w rzeczywistości buduje? Od urodzenia przez cały okres chłopięctwa zajmują się nami nasze matki, które są kim? No, kobietami, prawda? Następnie idziemy do szkoły, gdzie uczą i wychowują nas w 95% kobiety nauczycielki. Później tracimy głowy dla kobiet. Następnie żenimy się, wiedząc, że to one będą zarządzały kwestiami najważniejszymi dla rodzin, że to one będą miały największy wpływ na to, co w rodzinie się dzieje. A na najważniejszych i największych dyktatorów? Kto miał wpływ? I na polityków? Przecież ich żony, które były kobietami. Ale gdy coś się też zepsuje i ludzie się rozwodzą, to o losie dzieci znów zadecydują kobiety, które są sędziami w sądach rodzinnych. Prawda? Panowie, ręka do góry, u kogo w rodzinie żona zajmuje się kasą? No, zgadłem, że u większości. Popatrzcie teraz na swoje małżonki i się uśmiechnijcie. A wiecie dlaczego? Bo kasa to jest poważna sprawa. A poważnych spraw powinni pilnować poważni ludzie. Ale na poważnie, wracając do nierównego traktowania. Czy to przypadkiem nie mężczyźni statystycznie umierają wcześniej niż kobiety? Czy to nie my mamy dłuższy wiek emerytalny? Czy to nie my jesteśmy wzywani do armii, aby poświęcić życie w obronie kraju? Czy to nie mężczyźni dostają zawałów częściej niż kobiety? I czy to nie mężczyźni częściej popełniają samobójstwa? Jeżeli Watykan przyjmie lewacką demagogię za punkt odniesienia do czegokolwiek, to nie wróży to najlepiej. Ale wiecie, po co im jest takie gadanie? Dowiadujemy się tego z dalszej części dokumentu o roli kobiet w Kościele. Otóż Kościół jest wezwany do silnego zaangażowania kobiet w sferze duszpasterskiej i sakramentalnej, piszą uczestnicy synodu. Czyli dopinają swego. Zobaczycie, że kwestią czasu jest zgoda na to, aby kobietom były udzielane święcenia kapłańskie. Kwestia diakonatu kobiet na synodzie nie została odrzucona. Wnioski dotyczące święceń niższych mają zostać przedstawione podczas obrad w przyszłym roku. Zwrócono uwagę na kontrowersje z tym związane i podkreślono, że kwestia powinna być dalej rozeznawana. Kontrowersje i rozeznawana. Czy papież Jan Paweł II i Benedykt XVI nie wyrazili się w kwestii kapłaństwa kobiet, niewystarczająco jasno? Jakie rozeznanie? Jakie chcecie rozeznanie w tej kwestii robić? Kościół przez 2000 lat wyrażał w tej sprawie klarowne stanowisko, odnosząc się do teologów oraz do dogmatyki. Dlaczego? Dlatego, że kapłan jest alter Christus, czyli przy ołtarzu staje się Chrystusem, ofiarnikiem i nagle kobieta miałaby pełnić funkcję Chrystusa? No więc przychodzą w XX wieku, XXI wieku niby mądrzejsi ludzie i to są dwa najpodlejsze wieki w historii, jakie znamy. Nie było podlejszych wieków niż wiek XX i XXI. I myślą, że mają prawo zmieniać coś, co jest niezmienialne. Dziwne. Przypominam, że to dzięki Państwu. Pojawiają się kolejne programy na kanale Marek Miśko Czuwaj. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, aby projekt ten się rozwijał, a przypomnę, że w niedalekiej przyszłości mamy potężne plany, no to zapraszam Was do tego, żebyście wspierali nas w różny sposób. Poprzez lajkowanie, subskrybowanie, dodawanie dzwoneczków, pisanie komentarzy, udostępnianie tych nagrań przyjaciołom oraz znajomym, a także wspieranie nas w sposób finansowy. Jak to zrobić? Czy też za pomocą postawienia nam kawy w serwisie Buy Cafe, czy też na zrzutce.pl, zostając naszymi mecenasami. Wszystko znajduje się w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. A na odchodne w niedzielę. Papież Franciszek demoluje Kościół.
Dziesiątki, a może setki razy słyszałem usprawiedliwianie działań obecnego papieża. A to, że nie dopowiedział. A to, że dopowiedział, ale to my nie zrozumieliśmy. A to, że wyrwane z kontekstu. Albo, że powiedział, co powiedział, ale przecież może, bo jest papieżem. Albo, że trzeba się wsłuchać, bo papież jest z innego kontynentu. Jak rzekłem kiedyś, jakiś czas temu, kardynał Sara też nie jest z Europy, a mówi jakoś tak, że wszyscy rozumieją. Optyka przyjęta po Soborze Watykańskim II nie zadziałała. Kościół instytucjonalny jest w ruinie. Upadek moralności, brak wzorców, demoralizacja, upadek kapłaństwa, walka z mszą świętą, herezje, brak katechizacji, nadciągająca niemiecka schizma. A oni nie tylko, że nie rezygnują ze starych, przyjętych jakieś lata temu metod, ale brną w nie dalej i znacznie rozszerzają. Odpowiedzią na brak kapłanów ma być teraz powoływanie w miejsce mężczyzn kobiet? To jest wasza odpowiedź? Dobrze, że wrogowie Kościoła zdejmują swoje maski, bo wielu wreszcie otworzy oczy. Niestety większość nadal będzie miała je zamknięte, bo strach paraliżuje przed ich otwarciem. A co my, zwykli świeccy, możemy robić? Pokazywać, że jesteśmy. Ujawniać się w swoich wspólnotach i głośno wyrażać poglądy, tak aby ci, którzy mają mniej odwagi, a myślą tak samo jak my, poczuli, że nie są sami. Zadawajmy niewygodne pytania proboszczom i biskupom. Pilnujmy katechizacji własnych dzieci, módlmy się, odkrywajmy tradycje i tradycyjną mszę świętą. Czytajmy prawdziwe katolickie książki i co najważniejsze, wspierajmy kapłanów wiernych prawdziwej nauce Chrystusa. Oni nas bardzo potrzebują, tak samo jak my ich. Marek Miśko, czuwaj!